No i bardzo dobrze spełniał rolę kotka i teraz, wyrósł nieco, ale nie tak dużo. No właśnie, jest ze mną jako też ta dusza, ta istota, która łączy mnie z moją przeszłością i z moim nieżyjącym mężem. Dlatego też to stworzenie jest dla mnie takie ważne i takie drogie. Podobne jamniki są najbardziej kocie z psów. Tutaj należałoby popytać właścicieli kotów. Ja piszę w książce o tym, że kotów nie znam. Piszę także, że mój jamnik bardzo często ma sny i śni mu się, że rozmawia z kotem Iwanem Tadeusza Korwickiego. Jestem pewna, że tak jest, bo widzę to po jego twarzy. Ale ja sama kotów nie znam. Właśnie poza kotami literackimi, takimi jak kot Iwan, tak wspaniale, po wielokroć opisywany w prozie Korwickiego, którego ja i mój mąż uwielbialiśmy. Znam tylko opowieści kociarzy i tych kociarzy tutaj na sali też jest wielu. O, Jenda wyszła. Myślę, że to, co jest ważne w kotach, to jest niezależność. No, znam jeszcze koty z wiersza Szymborskiej, no, prawda? Jamniki też są niezależne. Jamniki są niezależne, jamniki są uparte. Ale ciągle, nie wiem czy słusznie, mam wrażenie, że kontakt z psem jest kontaktem bardziej... Właśnie chciałam powiedzieć, że ludzkim. Nie wiem, kto mi tutaj podsuflował. Tak, myślę, że ludzkim, ale proszę zapytać właścicieli kotu, bo tam za panu.